Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu odbyły się uroczystości związane z Dniem Nauczyciela, pasowanie pierwszoklasistów na uczniów, ale także przecięto oficjalnie wstęgę do nowej, nowoczesnej części szkoły. Otwieramy nowe skrzydło, ale mam nadzieję, że to nie koniec, że będziemy dalej rozbudowywali tę placówkę, bo to jest potrzebne. Dzieci nam przybywa, które tutaj pobierają naukę i tych chętnych jest coraz więcej. Cieszymy się, że dzisiaj, no w zasadzie po roku budowy, oddaliśmy 600 metrów kwadratowych nowej placówki, dzięki czemu dzieci będą mogły się uczyć w zdecydowanie lepszych warunkach, a nauczycielom i rodzicom będzie łatwiej. Więc z jednej strony zapraszamy rodziców ze swoimi uczniami do naszej szkoły w Warczu, z drugiej zapraszamy pedagogów, aby chcieli tu u nas pracować, bo naprawdę warto. Satysfakcja z tej pracy myślę, że jest nieporównywalnie większa niż w placówkach innego typu. Dla nauczycieli i dzieci nowe skrzydło oznacza znaczące zwiększenie komfortu nauczania. Dzieci w tej chwili w takiej pięknej i wyposażonej szkole mają warunki do pełnego rozwoju. Mają warunki sprostać wyzwaniom rzeczywistości, mogą wkroczyć pewnie w dorosłość i w samodzielne życie, ucząc się w dobrze wyposażonej placówce po prostu. Wcześniej to były małe, ciasne klasy i te lekcje nie odbywały się w dobrych warunkach. W tej chwili każda klasa ma swoją salę, każde dziecko uczy się w komforcie. Mamy piękne w pomocy dydaktycznej wyposażone sale, mamy tablice multimedialne, więc w tej chwili dzieci mają naprawdę szansę na naukę w dobrych warunkach. Byli nauczyciele również dostrzegają nowe możliwości w kształceniu dzieci dzięki rozbudowie szkoły. Pracowałam tutaj 8 lat. We wrześniu przerwałam pracę w tej szkole. Rozbudowana szkoła dała nam dodatkowe sale, nowe sale, w których mamy pełne zaplecze kuchenne, dzięki czemu dzieci, które są niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, mogą się rozwijać, uczyć się nowych życiowych zadań, tak jak gotowanie, sprzątanie, zmywanie. Jesteśmy samowystarczalni, będąc w jednej sali. Powiat gdański rozwija swoje wszystkie placówki, Rusocin, Ogrodnik oraz Szkoła w Warczu. Wszystkie inwestycje są realizowane z naszych środków, dzięki czemu szkoła czy oświata na terenie powiatu gdańskiego cały czas się rozwija. Nowe skrzydło nie kończy inwestycji w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu. Są już plany kolejnej rozbudowy. Wspólnie ze starostem planujemy oczywiście również rozbudowę tego obiektu o kolejne skrzydła. No i pozostaje życzyć tylko, żeby jak najszybciej się to zrealizowało. Planowana tutaj jest sala taka gimnastyczna, sportowa czy hala sportowa wręcz, która poprawi również warunki do nauki, właściwie do zajęć wychowawczych tejże młodzieży tutaj przebywającej. Piękne, nowoczesne skrzydło na pewno przysłuży się jeszcze lepszemu kształceniu dzieci w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu. Mamy nadzieję, że kolejne inwestycje będą równie szybko realizowane. Polecamy również zobaczyć inaugurację roku akademickiego filii Wyższej Szkoły Agrobiznesu oraz most w Kolbudach już otwarty. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.